To mówisz, że pracowałeś dla Polski kilkanaście lat. Wiesz? W jakiej firmie? I właściwie ta firma jest bardzo znana, słynna w całej Polsce, ZPL. I z tą firmą naprawdę mam wspomnienia bardzo negatywne. Ja przez tą firmę byłem prześladowany, niszczony, sądzony. Wiesz, że kiedyś były ciężkie czasy. Ten człowiek właściwie, który miał talent, musiał po prostu pracować dla jednej, jedynej firmy pod specjalnym nadzorem. I nigdzie ci nie można było wyjeżdżać. Jedynie co, właściwie miałem wyjazd na festiwal do Paryża, na tak zwane Mistrzostwa Świata Artystów Cyrkowych, pod specjalnym nadzorem tej firmy. Wróćmy do tej mojej pracy. Mianowicie, ja dla Państwa, tak jak Ci powiedziałem wcześniej, pracowałem kilkanaście lat, bez żadnej korzyści dla mnie. I ja uważam, że obecna firma, która istnieje, rzeczywiście miała z tego korzyść, na pewno. Jeżeli rzeczywiście ta umowa była przynajmniej na kilkanaście lat. Właściwie to były dwie umowy, tak jak Ci powiedziałem wcześniej. Jedna umowa tak zwana publiczna, długoterminowa, o czym wiedziała cała firma, a druga umowa ściśle tajna, o czym wiedziałem ja. I mam taką nadzieję, że jeszcze ten człowiek, wtedy w tamtych czasach chyba był wiceministrem, dyrektor naczelny ZPR-ów. Nazwiska może nie będę ujawniał. Czego teraz żyjesz? No wiesz, Jurek, życie zmusza cię do tego, aby teraz wrócić tutaj, na stare, dawne ziemie. Tu, gdzie żyje Matula, brat, i właściwie oni mnie utrzymują. Pomagam im. Grałeś w trzech firmach. Grałem. W rozlicznych, brałeś udział w programach telewizyjnych. Tak, zgadza się. Ktoś z tego brał ciężkie pieniądze, a ty co masz z tego dzisiaj? Ile masz właściwie pieniędzy? Właściwie nic. Przykre to jest, dlatego że może jestem bardzo uczciwy, wiesz? Ja nie patrzę na to pod tym kątem, że po prostu przyjeżdżam, ktoś mnie zaprasza. Telewizja, czy prasa, czy jakaś firma znana oferuje mi pieniądze? Nie, ja jestem właściwie naturą bardzo uczciwą. To, co właściwie oni mi oferują, ten ktoś, za tyle się godzę. Tak jak powiedział Chrystus, każdy człowiek ma pewien talent i w miarę możliwości musi się podzielić tym swoim talentem. Ja uważam, że podzieliłem się z każdym Polakiem swoim talentem. Od tej strony uważam, że znam cała Polska. Do każdego ćwiczenia jest to żmudna, ciężka praca. Rozgrzewka polega na rozrywaniu właściwie, rozciąganiu. Inteligentnie to brzmi ścięgien, mięśni. Wszystkich rodzajów mięśni w całym ciele. Należy również zwrócić szczególną uwagę na wnętrzności człowieka, które również są, można tak ująć, poszkodowane. W tego typu ćwiczeniach, przy rozgrzewce, zarówno jak w trakcie ćwiczeń, czuję wewnątrz siebie potworne boleści, począwszy od jelit, żołądka, płuc, przepona przede wszystkim. Ćwicząc tego typu figury, człowiek bardzo cierpi. Przede wszystkim jest to cierpienie wewnętrzne. Każda sekunda wydaje się wiecznością. A jednak trzeba wytrwać do końca. Chcąc kontynuować tego typu ćwiczenia, utrzymać formę na poziomie klasy światowej, trzeba wytrzymywać każdą chwilę cierpień. A każda chwila jest okrutna. Potwornym cierpieniem, bólem. Właściwie koncentrując się, wczuwając się w siebie, w swoją osobowość, czuję cierpienie każdej komórki. Tego nie da się ukryć. Jeszcze będąc w młodym wieku, to rzeczywiście mogłem pewne moje po prostu wyrazy, grymasy na twarzy po prostu mogłem ukryć, a teraz jest to duży problem, zwłaszcza z biegiem lat. Czas jednak robi swoje. Z punktu widzenia medycznego ponoć on jest ewenement. Tak ocenili to naukowcy niemieccy. Jedna z klinik refenowskich, obecnie Niemiec, zaoferowała mi
niecodzienną garzę za zrobienie zdjęć rentgenowskich kręgosłupa, nawet za pośmiertny wykrój kręgosłupa. Ponoć z punktu medycznego jest to ewenement. Dlaczego pracując tyle lat w tej firmie nie masz żadnej renty, chociażby artystycznej? Czy ktoś zapomniał o twoim ubezpieczeniu cię? Czy wiesz, co się stało? Właśnie, ja się nad tym zastanawiam. I to jest naprawdę dosyć ciekawa. Ciekawa sprawa i dosyć skomplikowany temat, ale może powiem w kilku zdaniach. Widzisz, Jurek, jak można było zaniechać tyle lat pracy dla Polski, społeczeństwa, i w ogóle się okazuje, że tak sławna firma jak ZPR w Warszawie nie ubezpieczyła tak właśnie młodego człowieka z wielkim talentem. Jest to niemożliwością. Niemożliwością, ja sam sobie nie chcę wierzyć. Czyli po prostu byłem wykorzystywany, oszukany wręcz po prostu poprzez tą firmę. A teraz żyjesz jakby w rezygnacji, nie domagasz się. Dlaczego? Dlatego, że z natury jestem człowiekiem, myślę, że uczciwym. Uczciwym i właściwie to wiąże się razem z tym, że robisz, nie domagam się prawdy. Czym jest ten twój talent? Myślę, że talent otrzymałem od samego Stwórcy. Każdy człowiek się rodzi z pewnym talentem, ale musi trafić w to, po prostu odnaleźć swoje powołanie. Ja uważam, że chyba trafiłem w talent. Czyli ten talent twój... Wiem, że tutaj ćwiczysz przy 18-stopniowym mrozie. Czasami tak bywa. Są wszelakie warunki. To jest już katorga, nie talent. Tak, tak, tak. W ogóle, Jurek, życie jest tylko jednym cierpieniem. Nie można się poddawać. Życie jest dla mnie marnością, chwilką. Wiem, że każde istnienie ludzkie jest tylko chwilką. Właściwie ja już w życiu swoje dokonałem. Po mnie są filmy, nagrania, artykuły. A cóż więcej można w życiu dokonać? Uważam, że chyba wszystko przy tak krótkim życiu. I do ilu lat będziesz ćwiczył jeszcze? Na tyle, ile zdrowie mi pozwoli. Nie wiem, obecnie mam 34 lata. Jeżeli zdrowie mi pozwoli, możliwe, że jeszcze czas mego treningu wydłużę o jakieś kilka lat. A jeżeli nie, no to umrę tutaj w poniżeniu na wsi, zapomniany poprzez naród, Polskę, świat. Dla ludzi na wsi jestem dziwakiem. To twoje życie. Jestem bardziej taki obcy, nielubiany przez właściwie nikogo. Ale nie cenią cię za to, że jesteś w księdze Guinnessa, że byłeś u papieża, że występowałeś w filmach, że jesteś sławnym człowiekiem, bo byłeś na pierwszych okładkach różnych pism. Nie cenią cię za... Nie masz jakichś takich dowodów sympatii z tej strony? Znaczy, może tylko na pozór, ale mentalność ludzka jest taka, że w każdym coś brzemie jakieś zło. I jednak w sercu człowieka, z tego co ja mogę osądzić, brzemie jakaś taka nienawiść, niechęć. Może dlatego, że coś w życiu chyba dokonałem, a ktoś tego nie mógł dokonać. W związku z czym w ogóle chcąc jakoś się zrewanżować uczuciowo do mnie, no to łatwiej wywołuje się nienawiść niż po prostu miłość. Niestety, ale ja tak uważam. Bynajmniej moje jest takie, mój taki sąd, moje mniemanie. Ale powiedz, mówisz, że czegoś w życiu dokonałeś, ale nie masz teraz nic z tego. Tak, nic nie mam z tego. Rzeczywiście jestem bardzo szczęśliwy, mimo tego, że nie mam nic. Jak to możliwe, że jesteś szczęśliwy, nic nie mając? Najważniejsze jest po mnie to, że u mnie moje wnętrze jest bardzo szczęśliwe. A jeżeli jest szczęśliwe, to czuję się, że czuję to po sobie, że coś z siebie dałem. To, co już po prostu mogłem dać, dałem z siebie. Podzieliłem to i dałem to dla ludzi, dla narodu, społeczeństwa, czyli to, co miałem. Ten talent, którym zostałem obdarowany poprzez Stwórcę, ja się podzieliłem tym z każdym bliźnim. Ale nie chciałbyś... W zamian za to nic nie chcę, absolutnie. Żeby inni dzielili się z tobą? Nie chcę. Swoimi talentami? Aż tak człowiek jest... I aż tak człowiek jest sprawiedliwy, to rzeczywiście w przyszłości może będzie jakaś nagroda dla mnie. W co gorąco wierzę. Kiedy w przyszłości? Mam taką nadzieję, że chyba się doczekam. W tym życiu? W tym życiu. Ale czego oczekujesz? Czego w tym życiu oczekujesz? Tak najbardziej. Czego oczekuję? Życzliwości od ludzi przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Mniej zawiści. Więcej miłości.
To jest w życiu bardzo ważne. A tego na co dzień nie mamy, to nam wszystkim brakuje. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, człowiek, który coś dokonuje, traci mnóstwo kolegów, przyjaciół. Nie wiem, na czym to polega, nie wiem, jak to odpowiedzieć na to pytanie, ale tak naprawdę jest. Czy masz kogokolwiek bliskiego takiego, spoza swojej rodziny, oczywiście, którą kochasz na pewno? Nie, nie miałem i nie chcę. Nie masz żadnych kolegów? Nie mam żadnych kolegów. Żyję w samotności jak zakonnik. Aczkolwiek to mi daje napęd życia, jakąś motywację. A nie chciałbyś być w pięknych salonach, w jakichś, nie wiem, luksusowych wnętrzach? Wiesz, kiedyś swego czasu... Na ciepłej werandzie? Tak, wiem do czego zmierzasz. Kiedyś swego czasu byłem w Szwecji zaproszony poprzez słynną firmę jakiegoś biznesmena. Rzeczywiście dawałem tam występy i poczułem się bardzo źle. Poczułem się bardzo źle, jakoś tak mi było niewygodnie. W związku z tym czułem, że tracę formę, tracę kondycję. Ja uważam, że do tego typu ćwiczeń muszą być warunki takie, jakie widzisz, spartańskie, nietypowe. Może państwo nie wierzą w to, ale naprawdę ja czuję to po sobie. Wrócę do tej Szwecji. Będąc w tej Szwecji, w salonach, w warunkach komfortowych, wszystko na fotokomórki. Naprawdę ja się czułem tam bardzo źle. Wracając z kolei do Polski, w nasze warunki, to naprawdę właściwie ja tutaj się czuję znakomicie. Ale co tu jest takiego innego? Może dlatego, oprócz że... Oprócz tego, że zimno i... Tak, i to mi daje jakąś motywację, napęd życia. Właśnie te warunki takie bardziej, jak ty to powiedziałeś, spartańskie, one dają mi napęd życia, jakąś motywację. Chęć do czegoś. Dziwne to jest. A z kolei warunki komfortowe, po tych warunkach staje się jakiś taki rozliburzony. To jest przykre po prostu, ale jakiś taki leniwy. Nie wiem, Przestaję ćwiczyć i w tym momencie czuję, że tracę formę, tracę kondycję. Czyli warunki komfortowe wpływają na mnie bardzo negatywnie. Z kolei warunki spartańskie, jak to powiedziałeś, wrócę do tego jeszcze raz, naprawdę dają jakiś taki napęd życia. Mhm. To jest dziwne. Niezrozumiałe. Niezrozumiałe, czyli cierpienie uszlachetnia. Cierpienie daje mi i po prostu... Cierpienie daje mi napęd, moc. Na to sobie nie odpowiem. Dlaczego tak jest, nie?